To tutaj wejdę na taką wydmę, już wielką wydmę, na której sosny rosną, ale to wygląda jak zwykła góra, no jest zwykła, no. Ale jest to wydma, sam piach usypany kupę tysięcy lat temu przez wiatr. Ja dziękuję. Kopią tutaj dziury ci, co wykrywaczami szukają. Ja już swój sprzedałem, tam nie chcę. Się użerać z policją. Nie lubią takich. Zaś później nalot na chatę robią. W sumie nie wiem, gdzie mnie by zrobili na ląd, jak ja chaty nie mam. O. A. O, pokopali. Ale to już dawno. Nie ma nic świeżego. Kropi. Pochmurno. Kleczy to się nie uniknie. O tej porze bardzo lubią. Tu kopali jakieś 2 lata temu. No i tu też.
i tu. A tu ośrodek wypoczynkowy stworzony za PRL-u, pewnie dla jakichś zakładów pracy. A w zeszłym roku to tu nikogo nie było, w tym roku wątpię, a przez ostatnie lata bardzo ubogo tu ludzi było. Marnieje. Nie wiem, no czasy minęły już tych zakładów nie ma. Nawet dzieciaki widzę w danych czasach se domek na drzewie, trzy sosny koło siebie, akurat taki trójkącik. Domki są, jeszcze tam widzę kuchnia i świetlica. Ale nic więcej. Teren jest, ale żeby to ruszyło, to komin jest. No. To jest niemożliwe. Jestem ciekaw, czy w tym roku ktoś w ogóle tu pilnuje pewnie. Nic więcej. Jeszcze nie tak dawno były wykopane takie przedwojenne piecyki, kozy takie tak zwane. Dzisiaj już nic nie ma. Na innych filmach może tam mam, zrobiłem. Ale tu jest stara, kawałek starej opony. Ze 100 mila. Tak. I ta opona, o, jeszcze się ciągnie. Może ma z 50 lat. Wykopana też i jeszcze się ciągnie. Natomiast te chińskie to po tylu latach to już by nie istniały.